Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Narysowane proste K i L są styczne do okręgu. Kąt alfa ma miarę. Czyli jak tu jest promień, jeden i drugi, i tutaj mamy styczną, to tutaj mamy kąt. Prosty, zawsze. Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Odejmujemy tą 90. Odejmujemy tą 40 i otrzymujemy tutaj 50 stopni, czyli zaznaczamy odpowiedź B. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. Thank you.